Turlo. Dobra, to ja muszę zrobić dwa na inta na cień. I na wisdom na scouting. No ładnie. To biorę dwa na mojego cienia. No to, że się nie oddala za daleko ode mnie, czyli powiedzmy tak rolujemy się. W sensie zmieniamy przed tył. I że chwilę mi zajęło, żeby go pchnąć do akcji. Dobra. Jeszcze Black, jakbyś mógł rzucić za pola. Ciągle zapominam. Helena. To jest Wizdoma. Sorry, masz expa. Ale plus jeden? No Wisdom plus 3. Rzuciłem dwa. Helena rzuciła 2-1. Łącznie 6. Okay. Shit, 2-1. Zdawa się. Ale na kwatermistrza, więc aż tak w dupę nas to nie powinno ugryźć. No tak, po prostu... Będziemy głodować. Tak, będziecie trochę bardziej zmęczeni, zbudzeni. Moja herbata kontratakuje. Tak. To ja teraz też zaczynam marudzić razem z Gabrielem. Ja, pan Gabriel zdecydowanie ten... będzie udzielał dobrych rad na ten. A co do tego, co wy robicie? Ej, od tych dobrych rad Helena przypaliła wodę na herbatę. Jak lol. Czyli jednym słowem pożar. Skąd wziąłeś tę wodę? Z jakiejś z waszych tych, czy z jakiejś sadzawki, czy skąd? Z tej sadzawki, gdzie się właśnie odlewaliśmy. Tak. No, z randomowej sadzawki. Dobra. Co się może najgorszego stać? Dobra. No to... Ja to generalnie widzę w tym momencie, że oni tak idą wszyscy skupieni, podróż ten. Przez dzicze, a Gabriel zrelaksowany. Ten. W sumie dzień jak co dzień. I rolujemy kogo przesra? Dobra, tak czy siak, Raven, w czasie swoich zwiadów, tuż po tym jak nadal czują z wózek posmak tej okropnej herbaty. I w żołądku. Tak, i ból w żołądku. Nagle, wiesz, tak idąc uważnie, wypadrując przed siebie w ziemię, nagle zauważasz, jak przesuwa się po niej jak bardzo szybko jakiś cień należący do ciebie. I czujesz powiew wiatru. I potem znowu jeszcze raz. Ej, czekaj, czy jak w ogóle ja roluję na scouting, to nie mam jakichś tych, że mogę sobie wybrać, co wypatruję? Nie, tylko zauważysz jakieś niebezpieczeństwo na tyle, żebyście mogli mieć nad nim przewagę. Zaskoczyć się. Aha, dobra. No to momentalnie jak widzę, że coś się dzieje, przywołuję do siebie cień i chcę się porozglądać co i jak. Nim się będę rozglądać, a ja wracam do ekipy, żeby ich powiadomić od razu, co zobaczyłem. Czyli discern? Nie, wiesz co? Nie. Z poprzedniego rzutu to ci powiem, że to jest duże coś, które porusza się bardzo szybko i krąży wokół was i zbliża się coraz bardziej. Może lata? Tak. To lata i ma wiele par odnóży. To chcę wysłać mój cień. To czy ma dzioba, czy dziób? Czy ktoś widział cię w dzióba? Gdzie się schował dziób, dziób? Chcę wysłać mój cień jak najwyżej w drzewa i w gałęzie tam pod na najwyższe cienie, żeby wypatrzeć, co to jest. A my się może jakoś przygotujemy w tym czasie. Tak, czy nas powiadamiasz? Tak, mówiłam, że od razu ja się teleportuję do was, a cień wypatruje, co to jest konkretnie. Helena zaczyna wam radać coś pod nosem. No mówiłam, że na tej wyspie będą jakieś straszne potwory. Jak my mamy się przed tym bronić do cholery? Helena? Spokojnie. Jak ja mam się przed tym bronić? Cała reszta to cholerni wariaci i jedna puszka z magią. A co ja mam zrobić? Helena, spokojnie. A Gabrielowi tylko skinam głową, sam ją przyjmując postawę bojową. Gabriel reaguje na cały ten rent Heleny, po prostu mówiąc, zainwestować w lepszą zbroję. Oj,
nie. Ja tak podchodzę do Heleny i tak... Ciężka zbroja zakłócam przepływy mojej magii i utrudnia mi przyzywanie moich przyjaciół. Gabriel tak kiwa głową, po czym mówi zainwestować w lepszą magiczną zbroję. Lepszych przyjaciół. Jeżeli Raven coś do niego mówi, to patrzę na niego, nie. I stwierdza tak, stanowczo. Nie, tylko staję przed Helen i tak jakbym ją zasłaniał. Wiesz, w sumie można powiedzieć, że Raven jest niższy od Helen. To Helena się lekko rumieni. W tym momencie pytanie, czy Helena nosi buty na szpilkach i sukienkę bojową? Lol. Nie. Bikini bojowe chyba. Znaczy ona nosi to coś w rodzaju suknia, ale bardziej robiąca za lekką zbroję skórzaną z metalowymi wstawkami. Co się dzieje? Chyba nawet gdzieś tam jeden armora mam, jeśli się nie mylę. No właśnie, co mój cień wypatruje? Tak, więc twój cień wypatruje. Co wybrałeś z tego poprzedniego rzutu? Na mojego cienia? Tak, tego przed... To było, że on się za daleko ode mnie nie oddala. I że no, nie chciał iść, więc to się był oporny na wysłanie go na początku. Dobra, więc... Dobrze zauważasz, co leci w waszym kierunku. Jest to istota, która ma jakieś dobre 5-6 metrów wysokości. Cztery pary odnóży, ogromny odwłok. Unoszą ją w powietrzu wiele różnobarwnych par skrzydeł. Jeszcze zauważasz... wielkie, niczym puchary, oczy, owadzie oczy, a także dość długą niczym włócznia kujkę. Kujka? Kujkę, tak. No i też zauważasz te odnóża, z których wystają różne wypustki, dość grube, niczym konar młodego drzewa. No i wszystko się zrobiło. Słucham? Nic. I zaraz po tym na drodze, nie wiem, jeszcze jakoś się przygotowaliście? Tak, ja wypchnąłem Helen w krzaki. Dobrze, na drodze przed wami ląduje coś, co bez wątpienia przypomina ogromnego komara. I sam wszedłem w cień. Okej. Spoutlord, co to jest? Dobrze, rzucę. Kolorowy komar. 9. Dobra. To był jeden z fajniejszych potworów, który ostatnio znalazłem na tym, na Reddicie. Więc kojarzę, że to jest... Coś interesującego ci powiedzieć. Dobrze, więc kojarzę, że jest to przedstawiciel wymierającego powoli gatunku gigaedesów, czyli w jakimś tam dawno zapomnianym języku ogromnych komarów, które dawniej prześladowały ziemię w dali wszerz waszej krainy. Niektórzy mówią, że nawet najpotężniejsi wojowie, którzy przeciwko nim stawiali, nie mogli przeciwko nim nic zrobić. I kojarzę, że że w końcu odkryto coś, co miałoby je powstrzymać. I że miało to... Tak, i że... Co jeszcze? I że miało to jakiś związek z dobrze wypolerowanymi tarczami. Nie wychodząc z krzaków, zaczynam krzyczeć. Słuchajcie, to zagrożony gatunek. Jeżeli możecie, raczej spróbujcie go nie zabijać. A to nie był twój rzut.
To swoją drogą. Nie ma, ale... Dobra, no jeżeli się podzieli tą informacją, to tak będę krzyczeć. Jak rozumiem, te wypoladowane tarcze to dobrze wyczyszczona, wypoladowana, następnie pokryta jakimś płynem alchemicznym i następnie uderza się w nią prądem, ja? To odstrasza. Nie wiem. Co robicie? Gabriel tak mierzy to stworzenie wzrokiem, po czym mówi do niego: nie znoszę krwiopijców, spadaj. Lol. Nie lubię konkurencji. Pretty much. Ja? Ale ja będę chciał zrobić mój nowy ruch. No co robisz, Raven? Ja chcę zrobić minionki. Zajebać się ciemnymi minionkami. Czyli jak on ląduje, to z cieniu wyskoczą na niego minionki i one atakują. Który to jest ruch? Minions in the dark. Okej, na samym dole. Widzę. Rzucaj. Okej. Tak bardzo chcę, żeby mi się nie udało. Świetno. Oho. Bo jest to fajne, że jak się nie uda, to jest wielki wkurwiony. Dobra. To mam... 3 minionki. I są grzeczne i posłuszne. Mają... Po ile mają HP-ków? Po jednym. A racja, jeden. I 4 obrażeń. Właśnie... K4, tak? Bo mam dół M obrażeń. 3D4. 3D4, czyli każdy z nich robi 1D4, nie? Tak. Dobra, no to one z krzaków w pobliżu, z cieniów się robią takie... Czekajcie, wymyślę, żeby jakoś fajnie wyglądały. One będą wyglądać jak... Does this cable me? Co? Z cable me? Z tego, z gru i tak dalej. To okropne, żółte... Tiktaki. Dobra, niech będzie jak po prostu jakieś takie macki sunące. Dobra, więc życzę na ich obrażenia w takim razie. Ta Helena patrzy. Że Raven potrafi tentakle przyzywać? To mogą być takie rozgwiazdki, albo jakieś takie... Helena już chyba wcześniej się o tym dowiedziała. No, i one mają kolce i się wbijają tymi kolcami. Co coś w tym rodzaju. Tentakle z kolcami. Dobra. Więc wbijają się w potwora, który... Nie wydaje dźwięku, może wydaje jakiś taki cienki pisk, po czym przy takim wyraźnym wzyczeniu skrzydeł unosi się w powietrze i zaczyna lecieć w kierunku Drake'a. Co robicie? Tak patrzę, czy wy wszystko musicie próbować zabić? Próbuję mu puszczać swoją tarczą tę. Światełka po oczach, żeby go odstraszyć. Jest, otacza was mgła, jest strasznie ciemno i nie puścisz tutaj zajączków. Oh, help. No to w takiej sytuacji defend na niego. Okej. Jak to wygląda? Jeżeli będzie próbował zaatakować ten Drake'a, to zwyczajnie zaszadwuje starczą przed sobą, żeby powstrzymać jego atak i staranować go. Znaczy, dodatkowo Gabriel widział, że po prostu, wiesz, Drake, taki dwoje mniej w miejscu, lekko zgina się na nogach, przyjmuje pozycję bojową, jego ręce zaczynają płonąć. Wiesz, muzyka, to jest taki moment let's get dangerous, a w tym momencie Gabriel wchodzi przed niego i robi defenda. Yep. Blue Bolt. Pretty much.
tutaj. 11 to 3 opcje. Mhm. W sumie tam chyba 3 do wyboru są, nie? 4. 4? Tak. Zobaczę, rzut defekt. Przekierować atak, połowa efektu, otworzyć atakującego i oddać obrażenia. Aha, no to przekierowuję na siebie, połowa efektu plus ten. Otwieram na atak innych. Dobra, więc wyskakujesz przed Drake'a i ani chwili za późno, bo w tym momencie wbija ci się w ciało jego kujka. I... Drake'a? Nie, w ciało Gabriela. Mhm. Nie, czy kujka Drake'a. Tak to... Wiemy, o co chodzi. Wbija ci się ona w ciało i... Zaczynasz tracić krew. Jesteś po drugiej stronie. Ale on przebił mi tacze, zbroje i tak dalej? Jakieś obdarzenia? Tak. No. Zgadza się. To jest D12 plus 2. O kurde. No nie zabijajmy tego. Jest zbyt piękne. Dobra, zabijajcie go. Czy to ma jakiś piercing? 1, tak. Maverick? 7. 7? Do góry czy w dusie? Zaokrągla. Paul? Co? Na defendzie się w dół czy w górę? Jak chcesz. Na korzyść chyba by było w dół? Dla obroniącego się? Niech będzie w dół. Niech to będzie 3. I przebija 1. Okej, okay, ale mam 4 pancerza i tak. Dobra, więc nie przebiję tego. Się zatrzymuję tuż nad twoją skórą, czujesz, że się zatrzymała końcówka. No wiesz co, skoro on mnie tak, on tak otworzył, to chciałbym zadziałać. Tylko mówię, dziękuję Gabrielu, po czym z jego pleców, wiesz, wybijam się w górę. Wybijam się w górę, robiąc takie... Nie Shoryukena. Wiesz, taka poza z jedną pięścią w tył, w drugą w przód i tą drugą pięścią, jak spadam na głowę tego wielkiego owada. Nie rzucę jeszcze. To tak, pomijając fakt, że moje pięści płoną, są magiczne, to... Czy to wściekłe pięści węża? Nie. To... W sumie... Dobra, wykorzystam zasoby. Aktywuję bracelety, czyli mi się kostka podbija do D10 i wykorzystuję jeden punkt ki, więc moje łapy... My also hand glows with power! Dobra, co jeszcze? No tak. Jak wyskakujesz i spadasz w jego kierunku, nie możesz się powstrzymać, żeby nie spojrzeć w jego ślepia. Przestawił twarz. Tak, i nagle czujesz, jak ta energia, którą gromadzisz do ataku, zaczyna ci ulatywać, a całe ciało ci drętwieje. Próbuję zwalczyć ten efekt wewnętrznym ogniem. Jako mnich zakonu smoka, który w dodatku jest mistrzem zakonu smoka, znaczy Puffmaster, i tak to się nazywa. Czyli channeluje lata, miesiące wewnętrznej kontroli i medytacji, ażeby ten marny efekt odrzucić, czy tam zrzucić z siebie. Dobra. To brzmi jak The Fate Danger z Wisdoma. Mental Fortitude. Zresztą na Wisdom The Fate Danger to zawsze jest atak mentalny, się broni. No tak. Dobra, rzuć na hack and slash plus 1 w takim razie. Aha. Po prostu czuję, po tym chwilowym zwątpieniu czujesz, jak energia ci wraca do ciała. 7! Nie dorzuciłem jeszcze 1, ja normalnie mam plus 3. Dobrze.
To on mi tak czy siak odda, ale rzucam D10 plus 6, bo i tak czy siak wykorzystałem kij i rękawice. A ja już to widziałam, jak Drake tak wyskakuje i taka zajebistość w powietrzu i nagle po prostu spada jak kamień. Powiem tak, raz już zostałem zbambuzowany, jak walczyliśmy z tym golemem, też dopakowane, wszystko pięknie, ładnie, kurwa, nie trafiłem. Tak, to też, i to była też moja sesja. 11, dobra, 3 piercing. No ja pielniczę. Dobra, wiesz co, on ci nawet... Nie, dobra, rzuć te dwa, bo w ostatniej chwili on się wyrywa. Mhm. Wyrywa się Gabrielowi i kieruje swoje kieł, można tak powiedzieć, w twoją stronę. No to jest i taka rurka, taki ssacz. No. Tak. Dobra, ja mam naturalny pancerz, więc... Znaczy nie mam pancerza, mam po prostu, wiesz, że skóra mam. Mhm. Mam Stone Guarda i jak tak długo jak mam kij, to mam dwa pancerza. Dobra. Ogólnie otaczasz się na tym, żeby być twardszy. Czy masz w tej chwili jeden pancerz? Piercing nadal działa? Tak, okay, tak. Dobra. On ma piercing jeden i... tego... No tak, no i przyjmujesz te 5 obrażeń. A jak ty uderzasz, to w ognistej... to w kuli ognia z potężnym łomotem słyszanym przynajmniej w okolicy kilku mil i efektywnie robiąc spory krater w drodze, mordujesz bestię, z której szczątki wylatują na kilkadziesiąt metrów w górę. Omarła Shindeiru. Tak, a stojący obok osoby tak czują trochę taki powiew wiatru w ich stronę, który je trochę przychyla. Chyba wyśnięcie krwi. I kolejny zagrożony gatunek został zadwnięty. Niekoniecznie. Czy jak dostałeś przypadkiem tym kiełkiem, to nie powiedziałeś, żeby jednak to zamordować? Co? Nie, ja mówiłem. Aha. Ja jedynie mówiłem, żeby spadał. A ciebie opierniczałem, że atakujesz. Dobra, Gabriel, następnym razem się schowam i poczekam, jak ty zrobisz. Helena wygrzebuje się z krzaków marudzące. Wiedziałam, że tu będą potwory. Zwykłe komary mnie irytują, a tu mamy wielkie. Helena, no, był wielki komar, nie ma wielkiego komara. Czym problem? Łatwiej trafić. Tak, kiwam głową w istocie. Po czym mówię, Gabriel, była okazanie... Cóż, nie atakował, Drake nie atakował pierwszy, jakby nie trzeba było, to cóż, nie walczyłbym z nim, ale cię zaatakował. A poza tym powinien ci jeszcze raz podziękować za to, że stanąłeś na linii ognia, w cudzysłowie. Jesteście zwariowani. Tak, liczę, że ta wasza organizacja ma dobrych kowali. Patrzę na dziurę w mojej tarczy. Jestem pewien, że da się to naprawić. Szpachla. Chciałam tylko przypomnieć, że to ty zgubiłeś statek. No burn. Możemy kontynuować tą ciekawą dyskusję, kontynuując naszą podróż. Ja się w ogóle nie odzywam. Tak, próbując pocieszyć, mimo że tu może nie wyjść. Dobra wieś jest taka, że tak podejrzewam, że po tym pokazie może inne stworzenia będą miały instynkt samozachowawczy i cóż, nie będą próbowały nas atakować. Nie, to się nigdy nie zdarza. Zawsze jest więcej potworów, które chcą nas zabić. Względnie zamordowałeś jakiś gatunek broniony przez świrniętych druidów, którzy będą chcieli potem na tobie wywrzeć odpłatę. Helena patrzy z takim nagłym zainteresowaniem na Gabriela. Masz jakieś doświadczenia w tym kierunku?
Co? Gabriel, tylko mam rocze pod nosem coś, co brzmi podejrzanie, jak wirusy chciały chronić wilkołaki. Ja mówię, znaczy chodzi mi o tak bardziej ogólnie o tych druidów. Ja tylko zruszam ramionami i mówię, jeżeli do tego dojdzie, poradzę sobie z tym. Poza tym mam znajomą druidkę, a w sumie teraz bardziej bogini ognia, tak mam rocznie pod nosem. Ale cóż, no właśnie o niej wspominałam. Możemy kontynuować. Znaczy, zakładam, że nie mam... Helena pod nosem, że nikt nie docenia dobrego humoru. No co, Drek? Zakładam, że... Załóżmy, że po prostu, że część tej rozmowy to już jest jak po prostu idziemy, a nie, że zostajemy jak takie banda trepów. Ale przecież to jest oczywiste, że wszystkie tego typu akcje są w czasie podróży. Dyskusje i tak dalej. Jup, uroczy banter. Gabriel nie wie, o co komam z druidami, ale słyszał o jakiejś firmy druidce starczy. Wszyscy słyszeli o niej. Taka reputacja. Najlepszy mem, jaki mi wyszedł kiedykolwiek. Jedyna osoba, która nie ogarnia świetlniętej druidce, jest Kudłaty. Mimo, że ją spotkał nawet. Tak może być. Ale o kogo chodzi? Dobra, więc dobra, coś chciałeś, Maverick? Nie, nic. Więc kontynuując podróż, po drodze wyskakuje jeszcze na was trochę bardziej głupich, samobójczych stworów. Jakieś wilki, jakieś... Helena zaczyna... Po którymś kolejnym Helena stwierdza... Raven, nie wpychaj mnie więcej w krzaki, zobacz, co się dzieje z moimi włosami. Tak się zatrzymuje w połowie gestu z ręką wyciągniętą w jej stronę. Tak, chwilę później... Ja jak nie wyciągam sobie gałązki. Chwilę później krzaki próbowały zjeść Helenę. Ale tym razem nie była tam wrzucana. Jak rozumiem, to jest montaż stylu, że Drake łamie kości wilkowi, Gabriel innego karmi tarczą i się zastanawia, że czemu głupie zwierzęta atakują ludzi. To są głupie. Głodem pewnie albo coś. No ale i tak macie wrażenie, że jest ich mniej niż powinno być. Że jak napada na was jakieś statko, to zaraz po chwili ucieka, widząc pięści Drake'a i tak dalej. W końcu po jeszcze kolejnych kilku przebytych milach takiej dość ciekawej podróży nagle docieracie do granicy mgły, można powiedzieć. I waszym oczom okazuje się obszar zieleni. Na zdrowie. Okazuje się obszar zieleni. Widzicie znowu jaśniejsze, widzicie znowu słońce na niebie. Ćwierkają ptaki. Stąpacie po czystej, pokrytej rosą trawie. Jest zgodne. Sanktuarium. Tak, a waszym oczom okazuje się otoczone żywopłotem kompleks kilku budynków, wielu budynków oraz górująca nad tym wieża. Stwierdzam o białym kolorze. Do Ravena. Wiesz, czego mi brakuje w tym obrazku? Kruków? Cieni. Uśmiechał się do mnie mrocznie, wysyłam cień na zwiat. Czy robię tak, że Trump? Moment. Co? Nie. Koło ciebie trup? Nie to. Nie. A ten mon chyba przylatuje dopiero 22. Tak, to nie to. Odkładaj RPG. Jest. A Vanessa w tym momencie odpala się słowo klucz. Tak. Zaraz bagietki będą. Dobra. Ja
Ja chcę wysłać mojego cienia na zwiat. I to tak jak Helen mówi o tym, że jej cieni tu brakuje, to ja robię tak, żeby ten cień widocznie był takim ruchomym cieniem wśród cieni, jak się przemyka w tamtą stronę. I się uśmiecham do Helen. Wchodzimy uprzejmie, mniej uprzejmie, czy bardzo nieuprzejmie? Czekamy sekundkę, co się dowiem. No łeb. Tym razem sugeruję nie używać stylu tarczy. Zauważacie także kręcące się po budynkach, po kompleksie ludzkie sylwetki, ale jeszcze nie możecie określić szczegółów. I widzicie coś, co wygląda, co na końcu gościńca coś, co wygląda na bramę wyjściową, obok której stoi dwóch nieuzbrojonych ludzi. Mój cień, zwiady. Tak, tak, rzucaj. Na discern? Tak. Aha, czekaj, na cienia nie rzuciłam. Nie, na cienie. No. 10? Dobra. Zbieram jedno, czyli... A i będzie, że chwilę mi zajęło, zanim go wysłałam, więc nie było to takie efektowne. Czyli nie od razu, jak Helen powiedziała. Dobra, mija parę niezręcznych minut. Tak, kiedy się uśmiałam w dwie strony i skupiam. I na desert. A, jak ładnie. Okej, okay, pytanka. Czy... No to on tam wskakuje i się zwiedza generalnie ten kompleks. Jeśli nic go nie blokuje. Tak, tak. Wiesz co, to... dobra, zadaj pytanie. Wplotę to w opis. Dobra. Co tu się ostatnio stało? Co tu się odjebało? Co tu się ostatnio stało? Raczej nic niezwykłego. Ludzie wyglądają... Jak twój cień przemieszcza się między budynkami i tak dalej, widzi wiele łóżek z chorymi, wokół których kręcą się ludzie o poważnych, jednakże także pełnych nadziei twarzach, którzy doglądają chorych i rannych. Widzisz kilkoro dzieci. Ludzie tutaj wyglądają raczej na... To wyglądają na ludzi, którzy, dla których to jest rutyna. Podają leki, nastawiają złamane kości. Nie działo się tu nic ostatnio ciekawego. W sumie to było pytanie skierowane pod, czy dzieci tu przyszły. Tak, widzisz jeszcze wozy z ostatniej karawany, która przyjechała tu z przystani i tak, rozpoznajesz jakieś dzieciaki, ale stoją przy nich rodzice i nie wygląda ci to. Wyglądają ci na, wiesz, na ich rodziców właśnie. To nie jest żadne to. Nie są dzieci, których szukacie. Aha, dobra. Drugie to, kto tu jest pod kontrolą? Kto tu jest szefem, kurde. Albo nie. Mhm. Drugie to, co tutaj jest tym, na co nie wygląda? Co tutaj jest, nie z tym, na co to wygląda. Dobra, co ci mogę powiedzieć, że tak jak rozglądasz się, widzisz, że to są leczeni raczej biedni ludzie na takie naprawdę, na naprawdę ciężkie choroby, zranienia. Niektóre z dzieci tak z radością spoglądają na ręce, jakby dawno ich nie widziały. Także zauważasz jakiś mniej przyjemnie wyglądających ludzi, którym chirurdzy cerują rany na brzuchu. Widzisz paru skazańców z charakterystycznymi tatuażami, którzy także poddają się jakiemuś leczeniu, nie wiadomo z czego, konkretnie z jakiejś ciężkiej zarazy. Także zauważasz statuetkę w jednym z gabinetów od Delata w podzięce za pomoc z takim podpisem. Wygląda na to, że nie leczy się tu tylko takich naprawdę biednych potrzebujących, chociaż stanowią oni większość. Dobra, to na co powinnam upadać?
Na co powinnoś uważać? Nie nosi, tam nikt nie nosi broni i nie dochodzi do żadnych tych, nie dochodzi do żadnych aktów przemocy. Zaś widzisz też część z tego personelu, który podobnie jest nieuzbrojony, ale potężnie umięśniony, zbudowany i wyglądający ci bardziej na wikidajów. Mhm. Nothing personal, kid. No to przekazuję na bieżąco reszcie, co tam. Siedzę sobie w cieniu jakiegoś drzewka z zamkniętymi oczami i mamrotam im na głos, co to tam udaje mi się widzieć. Kiwam głową i mówię, że cóż, na razie to, że możemy bardzo kulturalnie przywitać się z bywalcami z sanktuarium. Możliwe, że mistrz Regulius będzie coś wiedział. Przecież zastanawia mnie to z Delatem. Może on ukrył to miejsce przed. W sensie, może ci kapłani, którzy są tutaj, są naprawdę potężni w leczeniu i on sobie ich zostawił tylko dla siebie? Zresztą na mi mówię, cóż, Delat brzmi jako osoba, która zawsze ma jakiś motyw, ale sam fakt, że mając coś związanego z nim, od razu nie stawia, przynajmniej w mych oczach, od razu nie stawia ich jako przeciwników. Nikt, cóż, nikt nie, jakby to powiedzieć, tarcza nie, ta tarcza nie może decydować, kto z kim ma się zadawać. Nie sugeruję tego nawet. To dobrze. To dobrze, że nie sugerujesz. Co robicie? Znaczy ja patrzę po reszcie i mówię, cóż, Raven, jak chcesz, możesz nadal działać z ukrycia. Ja nie mam nic przeciwko, żeby cóż, przywitać się oficjalnie i kulturalnie. No, czasami taka metoda też daje informacje. No ja nie mam zamiaru wychodzić z cienia, ale owszem, można tam wejść i porozmawiać. Biorę Drake'a pod ramię, uśmiecham się ciepło i idziemy. Podnoszę bref i daję się prowadzić. Miedziono skórzy ubrani od pasa w dół, odźwierni przy wrotach na wasz widok, wyciągają gong i powieszczają głośnym, dudniącym dźwiękiem wasze przybycie i pytają was o godność i cel przybycia. Jezu, jaki był głupi pomysł. Mój mąż ma problemy i potrzebuje pomocy uzdrowiciela. Tak, jest taki... Tak, moja twarz jest taka dosyć kamienna, ale po prostu jakieś zbliżenie to widać, że mu powieka drga. Po czym... I powtarza sobie w myślach, Helena ma plan, wie co robi. Dobrze, dobrze, zaraz zaprowadzimy was do... Nie, dobra, czekaj, kurwa, rzuć na ten, na The Fade Danger z charyzmy. Ja ci The Fade Danger. Co to The Fade Danger? No bo kurde, piwasz ich. Chcę zobaczyć, czy to kupią, chociaż to jest wątpliwe. No to jest dla mnie Parley. Tylko nie wiem, co... To co uzyskam, znaczy... to kurde, nie będą się spodziewali, kim tak naprawdę jesteśmy, więc... Dobra, niech to będzie. No to jest wydobanie bardziej. Black, rzuć za, na charyzmę. Rzuć na moją świetną charyzmę. Aha. Helena... Dziesięć!
że najwyraźniej nie jestem pierwszą kobietą, która przychodzi z takimi problemami. Rozumiem, rozumiem to, cóż, że w ogóle tutaj dotarliście bez eskorty. Widocznie potwory musiały być znudzone albo coś, to jest prawdziwe, co dziękuję. Dziękujemy Bogu. Mój mąż pod wieloma względami jest bardzo silny. Dobrze, zaprowadzimy was, zaprowadzę was do mistrza na wstępną diagnozę. Dziękuję bardzo. Po czym eskortuję was kilku bardzo uprzejmych sanitariuszy i prowadzę was do wieży. Do najwyższej komnaty. Sama wieża to jest jeden wielki zbiór książek, tych lekarstw, roślin i tak dalej. A Dereka tak po prostu... Gabriela tak po prostu wpuszczają? Jestem najętym tym ochroniarzem. Tak, oczywiście, że jest najętym ochroniarzem. Tak, nie mają wielkiego problemu. Tak, zapłaciliśmy w końcu duże pieniądze, żeby tu bezpiecznie dostrzec. I rozwiązać problem mojego biednego męża, któremu sił nie staje. Dobrze, i ostatecznie trafiacie do gabinetu z oknem, z widokiem na najbliższą, na cały kompleks. Za bakoniowym biurkiem siedzi wysoki, ubrany w białe szaty, starzec o krótkiej koziej bródce i szarych, krótkich włosach. Aha, zanim wchodzimy do tego pomieszczenia, Helena bierze taki głęboki oddech i w momencie, gdy wchodzimy, zaczyna trajkotać. Tak, nie wiesz, bardzo się cieszymy, mistrzu, że udało nam się dostać do ciebie, jest nam niezmiernie, to niezmierny zaszczyt i jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale musimy wam powiedzieć, bo te potwory w lesie, czy wy się nie boicie mieszkać w takim miejscu, no i ta dziwna pogoda, dlaczego tam jest mgła, a tu słońce, jak to w ogóle jest możliwe, czy to jakaś magia? Słucham, Suzu? Czekaj, już masz moment. Wiesz co, on tak na was spogląda. Proszę usiąść i tak dobrze, zacznijmy wpierw coś do picia, moment, bo widzę, że państwo w potrzebie i tak dalej, coś do picia, coś takiego, nie wiem, chleb, wino, woda, wino, tak patrzę na Gabriela, krew, nie wiem, co mogę państwu zaoferować. Ja jestem w cieniu, on mnie wykrywa, czy nie? Pani, nie wiem, ciemne piwo, czy... Chociaż nie polecam, ale... Powiedział pani do mnie? Panu. No kurwa. Pani, niech powie pani na pełnego rozpierdolu. Na razie panu. Czy on spojrzał na mnie i powiedział, spytał się, czy chce krwi? Tak. Tak. Tak, ciemne piwo poproszę. Okej, z kamienną twarzą odpowiadam, herbaty dobrze zaparzonej. Dobrze, mam nadzieję, że że nikt tutaj nie ma takich apetytów, szczególnie wobec moich pacjentów, więc co was tu sprowadza? Helena podejrzliwie patrzy na Gabriela. Zupełnie nie rozumiem, o co mu chodziło. Tym komentarzem. Prawdopodobnie nawiązywał do komara. Ja się chcę rozpierdolić w jakimś fotelu z tym piwem. Tak na szalacko się patrzę na tego kolesia. Dobra, podjeżdżają wam meble spod ścian. Takie naprawdę ładne, dobre fotele. On siada za biurkiem. Same podjeżdżają, czy ktoś je... Same podjeżdżają. On siada za biurkiem. Tak. Dobrze, więc w czym wam mogę pomóc? Cały tydzień temu w okolicach tej wyspy zaginął okręt pełen... podobno pełen sierot. Tak, słyszałem o tym. Słyszał pan? Tak. To znaczy, że ma pan jakieś informacje. Tak, ale może zacznijmy tą rozmowę od tego, jak się powinno zacząć. Jestem mistrz religius, a wy?
Lord Gabriel Belmont. Iwa ci głową. Drake. Helena, Drake, Raven, tarcza. Rozumiem. Czy widzieliście państwo ostatnio z jakimś paladynem czy coś? Tak bije od was trochę boskością. Aha, czyli nie słyszał pan o tarczy? Znaczy, nie, słyszałem. Tylko myślałem, że Lotris wyjechał z tego, co mi się obiło uszy. Może to nas wewnętrzny blask boski. Może po prostu jesteśmy wybrańcami bogów. Znaczy ja tak... Biorąc pod uwagę, ile rzeczy, których nie powinnam była przeżyć, przeżyłam. Po was i nie była taka zła Helena. A po czym jakby w odpowiedzi nic mu nie mówię, tylko pokazuję na ten płaszcz, czy co ja tam mam na sobie. Znaczy tego Shrouda. Nie daję mu nie, to jest troszkę zastajałe, to jest, ma taki, tak jak ja to widzę, to ma trochę taki klasyczny odcień, taki bardziej dojrzały odcień, a to co nareszcie to jest takie, takie bardziej dojrzałe, ale takie bardziej nowe. A sprzed ilu dni mniej więcej dwóch dni? Coś takiego, nie wiem, widzieliście się z jakimiś dziwnymi ludźmi, czy coś w tym stylu? Tak, z przystojnym blondynem. Pewnie był aniołem, dlatego się interesuje sierotami. Nie wiem. Dobrze. A więc mówicie o sierotach, tak? Nie, przystojny maniele. Dobrze. Mogę wam pomóc, jednakże nie w mojej mocy jest to zrobić bezinteresownie. To znaczy, ile to będzie kosztowało? A ile jesteście gotowi zapłacić, zaoferować? Zależy za co. Jeśli nam powiesz, że mamy iść do miasta, które jest po drugiej stronie, to i tak mieliśmy tam iść. Mogę wam powiedzieć więcej. Te wszelkie potwory robiące, mające swoje siedliska na tej wyspie pewnie źle wpływają na ruch klientów. Może potrzebowalibyście kogoś, kto by ich przerzedził? Kiewam głową, my tu jesteś. Ej, nie, dlaczego waszym pierwszym pomysłem jest wymordowywanie niebezpiecznych potworów? Znaczy, potwory? Nie, potwory są naturalnym stanem rzeczy i one muszą zostać, a wasze starania nic by w tym kierunku nie pomogły. No właśnie, naturalny stan rzeczy. Tak, zwłaszcza ta mgła. No właśnie, co z tą mgłą? Tutaj to nie jest, specjalnie nie jest tu prosto się dostać. Tu naprawdę trafiają ludzie, którzy potrzebują. I muszą sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest takie proste. Nie mogę pozwolić sobie na leczenie wszystkich. Tylko tych, którzy mają najmniej do stracenia, a najwięcej do uratowania. Fascynujące, więc jak konkretnie tutaj trafiliśmy? Z tego, co słyszałem o tarczy, to daliście sobie radę. I ten, ale nie każdy jest wami. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale jesteś, właśnie książkowie są raczej dość mocni. Mówi, no powtarzam im to od lat. Dokładnie. Nie wszyscy są szaleńcami, którzy potrafią gołymi pięściami zabić wielkiego komara, albo tego wielkiego żuka, albo tego krzaka, który pożera ludzi. Miałem wrażenie, Helena, że miałeś o mnie lepsze zdanie. Nie uznaję się za szaleńca. Gabriel tak patrzy. A co tak cudnego jest w zabiciu komara gołymi rękoma? Ale nie tych rozmiarów.
Tak patrzę. No, nie wydaje mi się. Czy boisz się szerszeni? A o jakich oszerszeniach, jakich rozmiarów rozmawiałem? Bo jeżeli o tych dużych i groźnych, to troszeczkę. Ale jeżeli chodzi o te wielkie i mordercze, to bardzo. A więc obawiasz się zwykłych, nieco zwykłych szerszeni, mimo że mają one ile? Jedną tysięczną twojego rozmiaru? Dobrze, okej, rozumiem. Lęk przed szerszeniem, który ma jedną tysięczną mojego rozmiaru, jest nieco irracjonalny, mimo że ugryzienie, widziałam, jak ugryzienie jednego szerszenia wystarcza, żeby zabić człowieka, który jest podatny na ich jad. I w momencie, gdy to mówisz, to Gabriel tak patrzy na ciebie, więc... Czym konkretnie jest problem, istnieje problem, że ktoś potrafi zabić jakieś gigantyczne stworzenie gołą ręką? Bo ludzie nie powinni tak umieć? To nie jest naturalne, nienormalne? Ja tak nie umiem? To znaczy, że powinnaś więcej trenować. Helena zaczyna lekko kiwać głową. Aha. Nie powiedziałbym, Gabriel. Każdy ma inny talent. Ja na przykład nie potrafię przyzywać duchów. Przepraszam, Helena, ciągle zapominam, jak ich poprawnie nazywać. Możesz mówić outsiderzy, albo przybysze, albo towarzysze, albo jak chcesz. Tak już o oce mówię. Okej, nie, ja z kolei nie potrafię przyzywać outsiderów. To jest talent, który należy pielęgnować. Niemniej, sklepiam ręce. Wydaje mi się, drogi mistrzu, religio się, że będzie znacznie szybciej i prościej dla każdej ze stron, jak powiesz, czego nam... czego ci trzeba, żeby... umowa została zawarta i byśmy sobie nie przeszkadzali. Dobrze. O co chciałbym was poprosić, żebyście w trakcie waszej przygody nie zabijali jednej konkretnej osoby. Tak, unoszę brew. Ale nic nie mówię. Ja stwierdzam to z lekkim wysunięciem. No dla mnie to nie będzie bardzo trudne. Tak. Chociażbym nie wiem, co żeście widzieli. Czy co, żebyście doświadczyli. Chciałbym, żeby ta osoba pozostała przy życiu. Ta wyspa opiera się na balansie, którego nie wolno zaburzyć. Istnienie mego sanktuarium, moja zdolność pomocy ludziom opiera się na tym, żeby ta osoba nadal kontynuowała swoją działalność. Czyli jest tu gdzieś jakiś wielki badaw? Wiecie, oto w charakter mam skojarzenie z pewnym odcinkiem z Star Wars Clone Wars, że właśnie są te duchy mocy. Okej. W tym momencie... Jeśli mówisz o tym, by go nie zabijać, czy masz też na myśli, że nie powinniśmy go permanentnie okaleczać, odcinać kończyn, doprowadzać do nieskończoności, do nieprzytomności, bądź poważnej utraty krwi, bądź w jakikolwiek inny sposób doprowadzać do stałego bądź długotrwałego uszczerbku jego funkcji? Patrzę na Gabriela Lollwood. Znaczy te część tego, co powiedziałeś, mu nie zaszkodzi, albo on sobie poradzi. Dobra, ale o kogo ale tak, chodzi, jak wygląda, kim jest, dlaczego mamy go nie zabijać? Trochę informacji. Helena wygląda, jakby już rozumiała dużo lepiej, o co chodzi, niż cała reszta i stwierdza, że myślę, że rozpoznamy. O kogo chodzi? Tak. Nie będę was zanudzał opisem, będziecie wiedzieli.
Dzieci znajdują się po drugiej stronie wyspy w miasteczku. Ludzie w miasteczku nic nie widzą, nic nie wiedzą. Jest tam karczma o nazwie Dziurawy Kocioł. Pójdziecie tam do karczmarza i powiecie mu, że przychodzicie ode mnie. A on was przepuści dalej. Jeszcze może zdążyć, powinniście zdążyć się jeszcze uratować. Czyli rzeczywiście ktoś tu składa w ofierze dzieci? To nie jest bardziej ofiara. To jak już od niego wychodzimy i idziemy w kierunku miasteczka, to ja zaczynam wreszcie tłumaczyć, że coś takiego nie jest... Znaczy, że podejrzewam, że na tej wyspie działa bardzo konkretny rodzaj magii. Jeżeli jedna istota ma aż tak gigantyczny, dobroczynny wpływ, to prawdopodobnie jej dobroczynny wpływ jest równoważony przez coś złego i okrutnego. Jak patrzę na nią, no to myśliłem się. Niewykluczone, że na każde życie uratowane czy uzdrowione przez uzdrowiciela przypada jedno, które musi zostać stracone przez mordercę. Tak, wiadomo, na każdego pana światła przypada władca ciemności. To totalnie bez sensu. No i pytanie brzmi tak naprawdę, co powinniśmy z tym zrobić, bo ratowanie dzieci to jedna sprawa, ale druga, czy cena, którą niektórzy muszą płacić za to, żeby inni byli uzdrowieni, jest warta płacenia. A czemu powinniśmy w ogóle z tym coś robić? Bo możemy? Jesteśmy tarczą i już znaleźliśmy się w tej sytuacji i niewykluczone, że będziemy musieli podjąć jakiś trudny wybór, więc lepiej omówić go teraz niż w trakcie bitwy? Po pierwsze, wy jesteście tarczą. Po drugie, sytuacja jest jasna. Nawet jeśli zamordujecie tą istotę w swym poczuciu twojej sprawiedliwości, to wyspa i tak doprowadzi do stanu równowagi i zostanie zastąpiony przez kogoś innego, być może gorszego. To jedna opcja, a druga jest taka, że strona światła również straci swoje moce. To może dajmy kilka założeń, więc jeśli rzeczywiście składają te dzieci w ofierze albo coś w tym rodzaju, to dla mnie to nie jest układ. I wtedy wcale bym nie darował życia temu, kto tam składa w ofierze. Gabriel tylko ma mrocze pod nosem o naiwniakach. Ale to Gabrielu sugeruje, żeby zostawić to wszystko w spokoju? Bo jeśli zabierzemy dzieci, które miały teraz oddać życie, powiedzmy, za moc tego kapłana, to ktoś inny będzie musiał umrzeć. Tak? Dobrze to rozumiem, Helen? Zasada równowagi. Gabriel w tym momencie mówi, pragnę zwrócić uwagę, że niezależnie co wybierzesz, ktoś inny będzie musiał umrzeć. Więc proponuję spróbować spieprzyć jak najmniej rzeczy. Równie dobrze moglibyśmy w ogóle nie brać tych dzieci, w końcu sieroty, nie? Komu na nich zależy. I tak patrzę na Gabriela, jak na to zareaguje. Gabriel tylko opowiada mi i reputacji mojej firmy. Ja już nie odpowiadam. Wchodzę w cień. Paul, jesteś? Obawiam się, że mogę go urwać. No. Czy
Czy Drake bardzo pomocnie, czy właściwie niepomocnie? Jedyne co rzuca... Czuję, że znaleźliśmy się w sytuacji, w której nie ma idealnego, dobrego wyboru. Gdzie nie spojrzeć, każda ścieżka wiedzie nas do jakiegoś kosztu. Ktoś straci. Jop. Gabriel wychodzi z założenia, że w takich interesach, o ile nie jesteś na, w trakcie osobistej krucjaty, to się należy trzymać z dala. Idąc, znowu przemierzać szlak. Słucham? Poczekamy na Paula. Wiadomo, kiedy wróci. Czy zakładamy, że Helen zemdlała? Znaczy... To zrobię zaraz... przerwę, ja sobie pójdę na siku. Okej. Okay. Proszę, ciekawe, czy korzysta z roamingu, jakby co, żeby dać znać, że nie da rady. Dobra. Teraz się tylko zastanawiam, czy Lord Maharius faktycznie jest Celestii, czy jest aniołem, czy jakąś inną istotą? Jeśli tak, to czy z premedytacją nas wpierdolił w ten scenariusz? Blacku, powiedz, o kim on wspominał w czasie rozmowy z wami? O Jezu, czym to ja pamiętał? Autentycznie jako gracz mi wypadło ze łba. Halo? Halo. Zaczyna się rozłączanie. Dobra. Zobaczymy jeszcze chwilkę. No, Borysia poszła. No. A co chciał od Heleny, no? W takim razie. Maharius? Mhm. No pytał się, gdzie kwiaty można kupić. I sugerował. Kwiaty skąd? A, od ogródka Sionach. Dla kogo? Dla jego żony. Mhm. Nie wiem, nie widzę powiązania. Co tam było? Jakie były kwiaty w ogródku Sionach? To były te, które od elfów dostała nasionka? Mhm. Na razie mi się kminiło, że Lerivius skomentował coś wrażenie półboskości od tego, że z Mahaliusem żeśmy się spotkali. Na takim założeniu działałem. Chyba, że po prostu o te cholerne rośliny mu chodziło. Jestem. Pola wciął na amen. Nie. Nie no, wrócił. Przynajmniej był. Jestem jeszcze, halo? No. Jesteś.